Serdecznie witamy wszystkich hodowców tutaj. Prosto z Belgii przyjechali do Kosakowa, bo tutaj na WG Kosakowo, tam Maciek jest w środku, właśnie do kolegi Maćka Jakłodzika, który jest organizatorem tego gołębnika. Przywieźliśmy gołębie tam z Belgii od Sylwestra Zielińskiego i Wojciecha Ziobroniewicza, którzy prowadzą MWG Mazury. Oprócz tych gołębi, które teraz tutaj już są tutaj na miejscu, oprócz tych gołębi, które przywieźliśmy dzisiaj z Belgii, zobaczmy, tutaj jest 5 sztuk, właśnie jednej nam brakuje, jeszcze szósta będzie dostarczona za tydzień podczas kiermaszu. Mamy też jeszcze gołębie od Dariusza Bieńka, tak? To są gołębie ze Szwecji. Także bardzo dziękujemy za przysyłanie gołębi też i apelujemy zawsze, żeby te gołębie, tak jak tutaj mamy, te gołębie były z kartami własności od razu i rodowodami. Także te gołębie są tutaj teraz już wprowadzane, tutaj całe pomieszczenie na nich czeka. Sukcesywnie od tego gołębnika będziesz zasiedlał, prawda? Tak? Tak, tak. Od tego gołębnika. Dzisiaj ktoś jeszcze przyjedzie, nie wiesz? Nie. Nie, nie. To są takie przy okazji, po prostu jak byłem w Belgii, to te gołębie przywiozłem. Natomiast Darek sam osobiście przywoził te gołębie? Nie, promem przypłynęłem. Promem akurat okazyjnie. Dobrze, także tak, czekamy tutaj i apelujemy. Proszę przysyłać gołębie, ale żeby miały wszystką pełną dokumentację. O, przy okazji jak tu jesteśmy, zobaczmy, bo będziemy tutaj za chwilkę, jutro albo pojutrze składać kolejny nowy gołębnik, bo ten malutki gołębnik przeniesiemy w inne miejsce, natomiast tutaj mamy już przygotowaną taką podstawę pod gołębnik, który będzie w tym miejscu, zamiast tego białego stał. On będzie też biały, dokładnie taki sam, troszeczkę większy tylko. I ten gołębnik będzie miał taką ciekawostkę, że tu po bokach takie ruszta, natomiast w środku pełne tło i inaczej troszeczkę rozwiązaną górę. Na razie dziękujemy i już niedługo będziemy relacjonować, jak wygląda stawianie nowego gołębnika, tak żebyśmy mogli się też tymi gołębiami, lotami tych gołębi też tutaj pasjonować. Do zobaczenia, do wylotu.